Cześć, z tej strony Ola, witam Cię serdecznie ponownie na kanale Sztuka Uniwersalna i dzisiaj przychodzę z odcinkiem z serii o kolorach róż w sztuce makijażu. Także porozmawiamy sobie trochę o różu, o kolorze różowym w historii makijażu, a w drugiej części filmu pokażę i zaprezentuję Ci, co to jest draping i jak się tej techniki używa. Także zostań koniecznie ze mną i pamiętaj o subskrypcji kanału. Zaczynamy! O kolorze różowym w sztuce makijażu opowiadałam już nieco więcej w odcinku o kolorze czerwonym, dlatego że ten najstarszy róż do policzków był właśnie w odcieniu czerwonego. Do tej pory wizażyści stosują taki trik, że rozcierają w dłoniach odrobinę czerwonej pomadki i wklepują ją w policzki, uzyskując piękny odcień, taki delikatny odcień różu, pasujący, idealnie spójny z całością makijażu. W połowie XIX wieku róż można już było dostać w różnej formie, nie tylko w sztywcie. Można było dostać róż w pomadzie, róż płynny, czy róż właśnie prasowany w pudrze. Zaczęto coraz bardziej rozbudowywać paletę kolorów różowych. Były takie naprawdę jaskrawe odcienie i takie pastelowe i takie naprawdę spłycone odcienie różu. I tak na przykład, kiedy róż zawierał w sobie ekstrakt kartaminę, czyli ekstrakt z krokosza barwierskiego, takiej rośliny jednorocznej. Wtedy nosił nazwę róż vegetal lub róż de cartam, właśnie od kartaminy. Natomiast intensywnie jaskrawe odcienie różu nosiły nazwę róż de théâtre i zarezerwowane były to dla teatrów. I róż właśnie nadal jeszcze w tym XIX wieku był kosmetykiem dość ekskluzywnym i drogim i często kojarzył się z przedstawieniami i sztuką w teatrze. Tam był wykorzystywany do charakteryzacji aktorów. Natomiast już z początkiem XX wieku róż stał się powszechnie dostępny, a wraz z latami XX rynek zalała fala kompaktów, czyli takich różów, które obecnie mamy w tych takich poręcznych pudełkach, czy pudry, czy róże, które zamykamy, chowamy do torebki, to właśnie w latach XX się pojawiły i rozprzestrzeniły. I każdy mógł sobie już na ten róż pozwolić w przeróżnych, najróżniejszych odcieniach, ponieważ zaczęto też stosować techniki wytwarzania różu syntetycznego, koloru różowego syntetycznego. Obecnie na rynku mamy naprawdę, naprawdę olbrzymie bogactwo tych kosmetyków różowych. Są róże pastelowe, bardziej beżowe, takie nudziakowe, zbliżone w stronę brązowego, fioletowego. Są one w formie płynnej, półpłynnej, właśnie pomady, sztyftu, czy prasowane, czy w formie sypkiej, ale również rozświetlające, o różnym wykończeniu. Także mamy po prostu z czego wybierać. A różu nie tylko używamy w przeznaczonym do tego celu, czyli nakładany na policzki. Róż możemy nakładać również na powieki lub na usta. I róż jest takim elementem, który idealnie potrafi ten makijaż złączyć w całość. Draping, moi drodzy, to nic innego jak konturowanie różem. Technika, która pojawiła się parę lat temu i zawładnęła sercami ludzi bardziej lub mniej związanych z makijażem. Jak widzicie, ja w tym momencie na swojej twarzy mam tylko i wyłącznie podkład, korektor, usta, puder i zarys brwi. Także zajmiemy się różami. Do drapingu zazwyczaj używamy dwóch lub więcej odcieni różu. Musi to być róż w odcieniu bardziej zbliżonym do brązu, beżu, którym podkreślimy, tak jakbyśmy naturalnie podkreślali tutaj cień za pomocą chłodnego bronzera, oraz róż bardziej różowy, i tutaj pełna dowolność, może to być właśnie róż bardziej różowy bądź bardziej brzoskwiniowy. Ja mam tutaj dość sporo, właściwie cztery, róże od Bourjois i w ogóle Bourjois to jest marka, która pierwsza wprowadziła w XIX wieku sypki róż do policzków, więc ona jest dość mocno znana właśnie z róży, właśnie z tych różowych kosmetyków. Mam tutaj dwa takie tria. Dwa razy duo mam, gdzie właśnie mamy tak jakby odcień do konturowania przeznaczony i do różowienia. I dwa takie standardowe, rozświetlające róże, jeden bardziej właśnie brzoskwiniowy, jeden bardziej takim złotym kolorze, więc coś zaraz tutaj wymodzimy i zaczniemy się konturować. Jeszcze tylko przeproszę Was, jeśli odznacza mi się tutaj siateczka tej mojej peruki, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy zakładam na siebie perukę front lace, czyli właśnie tą, która tutaj ma siateczkę z przodu, także jeszcze jej nie udoskonalałam, muszę popracować nad jej kształtem i będzie dobrze, wrócę następnym razem już z niewidoczną siateczką.
Zaczniemy od takiego odcienia bardziej brzoskwiniowo-brązowego, wręcz wpadającego w taki klasyczny bronzer. I skośnym pędzelkiem zaczniemy sobie od takiego ruchu typowo brązującego, jakbyśmy normalnie to robiły bronzerem. I wejdę również delikatnie na szyję. Następnie odcieniem o nieco bardziej różowym zabarwieniu zrobię dokładnie to, co zrobiłabym w przypadku kładzenia różu na policzki z wykorzystaniem normalnego konturowania twarzy, ale jednocześnie będę się starać łączyć ten róż z tym już położonym na moje kości policzkowe. Na pewno zaletą konturowania twarzy tylko i wyłącznie różem jest to, że twarz wygląda na taką świeżą. Pamiętajcie, żeby różem nie wyjść. Różem mniej więcej dochodzimy do połowy naszego oka, czyli tam, gdzie macie tęczówkę, tam wyznaczana jest granica, do której należy dojść tym różem, nie dalej. I właściwie konturowanie twarzy na tym etapie moglibyśmy już zakończyć. Konturowanie twarzy różem, ale ja pomyślałam, że jeszcze dołączę do tego makijaż powiek, dlatego teraz zrobię makijaż powiek z samymi różami. I oczywiście w tym wypadku również możemy się bawić odcieniami, nasyceniem, intensywnością tego różu. Róże to zazwyczaj też nie są kosmetyki mocno napigmentowane. Chodzi o to, żeby budując je na policzkach nie zrobić sobie krzywdy, nie zrobić plamy. Także w tym wypadku, jeśli kosmetyk jest mniej napigmentowany, to dobrze. I tutaj na powiece możemy się bawić z odcieniami, czy cieplejsze, czy chłodniejsze właśnie, czy jaśniejsze w wewnętrznym kąciku, ciemniejsze z zewnętrznej strony. Pełna dowolność. Chodzi o to, żeby tą powiekę delikatnie zbudować, zaznaczyć, żeby była bardziej przestrzenna, a jednocześnie stworzymy taką spójność tego różowego looku. Voilà, moi drodzy, myślę, że nic szybszego, prostszego i wygodniejszego w wykonaniu niż draping nie ma. I to jest bardzo fajna opcja do rozważenia, kiedy wybieracie się w podróż i na przykład nie chcecie brać ze sobą dodatkowego bagażu w postaci palety cieni czy właśnie bronzerów. Wystarczy zapakować dwa odcienie różu. One są malutkie, zmieszczą się do każdej kosmetyczki, choćby właśnie te z Bourjois, są bardzo takie kompaktowe. I tyle. Jesteście w stanie wykonać dzienny, bardzo dziewczęcy, urokliwy makijaż tylko i wyłącznie przy pomocy różu. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek w takim różowym wydaniu Ci się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Mi będzie również niezmiernie miło, jak zostawisz po sobie ślad w postaci komentarza. To zawsze dodaje mi energii do działania i zawsze na te komentarze odpisuję. Zapraszam Cię również serdecznie na blog sztukauniwersalna.pl, bo tam się pojawiają artykuły i makijaże i na pewno makijaż w różowym charakterze tam się pojawi, jak już się nie pojawił, także tam zaglądaj pod ten adres serdecznie. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia niebawem w kolejnych filmach. Niech sztuka będzie z Tobą.